Najmłodszymi mieszkańcami Opolskiego Ogrodu Zoologicznego są dwie tamaryny cesarskie, które urodziły się na początku grudnia. Obecnie można je obserwować w budynku, gdzie przebywają małpy pazurkowe, które są najmniejszymi małpami żyjącymi na świecie. Ta rodzina liczy w tej chwili 7 osobników, 5 dorosłych i 2 tych najmniejszych. Małpki te początkowo przez pierwszy miesiąc przebywają cały czas na grzbietach ojca i starszego rodzeństwa. Natomiast w wieku około 1 miesiąca zaczynają ten grzbiety opuszczać i poruszają się same po klatce. Akurat na tym etapie życia możemy je obserwować w tej chwili. Pazurkowce w wieku około miesiąca zaczynają także jeść stały pokarm. Pierwszym jedzeniem, które spożywają, oprócz mleka oczywiście nadal, są miękkie owoce i mogą to być banany czy brzoskwinie, a także owady, ponieważ pazurkowce są małpami drapieżnymi i w naturalnym środowisku polują na małe gryzonie, pisklęta ptaków, a także na owady. I owady staramy się im dostarczyć codziennie także w naszym ogrodzie zoologicznym. Małpy mają swoje numery, które są zapisane w dokumentach i mają także chipy identyfikujące osobniki. Niezwykle interesującą pazurkowców jest struktura rodzinna, struktura grupy, ponieważ zaczyna się hodowla od połączenia samca i samicy i po około pół roku rodzą się pierwsze młode. Zazwyczaj są to dwojaczki albo trojaczki. Przy czym rodzą się dosyć często, ponieważ samica bardzo szybko po porodzie zachodzi w kolejną ciążę. Natomiast ciekawostką jest to, że nie odchowuje swoich młodych, nie nosi swoich młodych, tylko bierze je na czas karmienia. Natomiast wychowywaniem tych dzieci zajmuje się ojciec, a później starsze rodzeństwo.